Ateny, Pekin, Londyn, Rio de Janeiro, gdzie nie pojedziesz na Igrzyska Paraolimpijskie, stamtąd przywozisz złoty medal, tam zostajesz mistrzynią. Na czym polega sportowy fenomen Natalii Partyki? Ja myślę, że to wszystko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu ciężko na to pracuję. Nikt mi nie dał tego za darmo, do tego musiałam dojść swoją ciężką pracą. Oczywiście pomagało mi w tym wiele ludzi, do których uważam, że miałam szczęście w całej swojej karierze sportowej. Ale tak naprawdę no to jest codzienna praca, często żmudna, monotonna, ale jest to praca, którą trzeba zrobić, jeśli chce się myśleć o wygrywaniu. Ja po prostu miałam jakieś tam cele, jakieś marzenia, do których dążyłam. Część udało mi się spełnić, część nie. Wiele jest z tych marzeń jeszcze aktualnych, część pewnie nie uda mi się zrealizować, ale no po prostu każdego dnia staram się robić swoje, robię wszystko, żeby grać coraz lepiej. To jakie marzenia w tej chwili są twoimi największymi? No niewątpliwie marzy mi się medal igrzysk olimpijskich, no paraolimpijskich krążków już troszeczkę mam. Bardzo bym chciała dorzucić do tego krążek z igrzysk olimpijskich. Ja wiem, że to jest niezwykle ciężkie i być może mi się nie uda tego osiągnąć, ale na pewno będę do tego dążyć. To jak oceniasz? To jest niezwykle ciężkie, ale jak oceniasz szansę realnie na to, że na przykład na igrzyskach w Tokio zdołasz wywalczyć medal na igrzyskach zawodowców? Szczerze mówiąc, szanse są małe, na pewno są małe, jednak przy wielu sprzyjających okolicznościach jest to realne. Tenisowy jest zdominowany przez Chińczyków, przez całą Azję i tak naprawdę to oni zgarniają wszystkie medale, jakie są w tenisie stołowym. Wygrywają właściwie wszystko, rzadko kiedy przegrywają z Europejczykami, jednak no, to też są ludzie, czasami też mogą mieć gorszy dzień. I no po prostu to wynika, za każdym razem trzeba próbować. To wynika z tego, że w Chinach jest to sport narodowy, że to jest taka masowość, że mają dobry system szkolenia? Ja myślę, że właśnie to wszystko, co powiedziałeś, wpływa na to, że oni są po prostu najlepsi. Oni przede wszystkim mają z kogo wybierać. To jest ich sport narodowy. Wszyscy się tym interesują. Oni naprawdę żyją tym sportem. Każdy Chińczyk ma dużą wiedzę na temat tenisa stołowego. Mają dobry system szkolenia. Naprawdę mają dużo obiektów, gdzie po prostu jest na sali około, nie wiem, 40 stołów i wszystkie stoły są zajęte. Grają dzieciaki często w wieku, no nie wiem, 7-8 lat na poziomie 15-latków w Europie. Oni są od początku szkoleni bardzo dobrze, mają poprawną technikę, także naprawdę... Chociaż ty też już jako dziecko grałaś na wysokim poziomie, bo już mając 11 lat pojechałaś do Sydney w 2000 roku na igrzyska. Co najbardziej ci zapadło z tamtego wyjazdu, kiedy byłaś jeszcze dzieckiem? No byłam małym dzieciakiem, jadąc do Sydney miałam 11 lat. Byłam taką maskotką polskiej reprezentacji. Byłam najmłodszą uczestniczką, jaka kiedykolwiek startowała na igrzyskach paraolimpijskich. Byłam najmłodsza też w polskiej ekipie. Byłam daleko od domu i muszę przyznać, że wszyscy mi po prostu zastępowali rodzinę. Naprawdę miałam dużo ludzi, którzy się mną opiekowali, którzy się mną interesowali i była wspaniała atmosfera. Nie pamiętam dokładnie, jak ja tam grałam. Grałam na tyle dobrze, że ja się tam zakwalifikowałam, ale nie na tyle dobrze, żeby myśleć o wygraniu, o zdobyciu jakiegoś medalu. Jednak ja już tam zdobyłam jakieś doświadczenie i po prostu jadąc 4 lata później do Aten, igrzyska to już był temat, który znałam. Wiedziałam, czego się spodziewać, jak to wszystko wygląda od kuchni. Także to na pewno mi dało taki spokój, który mi pomagał lepiej grać. A już wtedy zaczęłaś marzyć o tym, żeby zrobić wielką karierę w tenisie stołowym? Myślę, że tak poważniej zaczęłam myśleć o tenisie stołowym właśnie tak w roku 2004. Na pewno Igrzyska Paralimpijskie w Atenach, zdobycie tego medalu też mi dużo dało, a też później to był czas, gdzie przychodziłam z kadetki do juniorki. Miałam bardzo udany występ na Mistrzostwach Europy Kadetek, gdzie zdobyłam właściwie 4 medale, wygrałam singla i to mi dało takie poczucie, że kurczę, ja też naprawdę potrafię dobrze grać, że potrafię wygrywać z dobrymi zawodniczkami z Europy i że może coś ze mnie będzie. Kilka miesięcy temu zmieniłaś klub, przeniosłaś się po raz pierwszy do ligi zagranicznej, trafiłaś do Czech. Jak w tej chwili oceniasz grę w Czechach, w tej lidze? Jak ci się to podoba? No rzeczywiście, pierwszy raz gram poza granicami naszego kraju. Jednak muszę przyznać, że Liga Czeska jest poziomem bardzo zbliżona do Ligi Polskiej. Grając w Tarnobrzegu grałam w najlepszym klubie w Polsce, jednym z najlepszych klubów w Europie. Przeniosłam się do Czech. Klub teoretycznie no, troszeczkę słabszy, jednak co ważne, też gramy w Lidze Mistrzów. Właściwie jest to
pierwszy klub czeski, który kiedykolwiek startował w Lidze Mistrzów. Niestety nie wygrałyśmy jak na razie meczu w grupie i wszystko wskazuje na to, że spadniemy do rozgrywek niżej, czyli do Pucharu Europejskiego, ale ciągle będziemy grać mecze na poziomie europejskim, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby grać nie tylko Ligę Polską czy właśnie czeską w tym momencie, ale też żeby mieć kontakt z zawodniczkami ze czołówki Europy. Jak na razie jestem zadowolona, naprawdę fajnie się czuję, jest fajna atmosfera w klubie. Także no, zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze tak naprawdę większość sezonu dopiero przed nami. No i teraz po prostu im dalej, tym te cele będą poważniejsze i po prostu czekają nas trudniejsze mecze. A może ci się gra na przykład w jakiejś innej konkretnej lidze, na przykład właśnie w Chinach, gdzie, jak mówimy, jest to sport narodowy? Myślę, że w Chinach z przyjemnością bym mogła zagrać. Jednak no tam jest to troszeczkę inny świat. Chińczycy grają w innym systemem. Ich liga trwa właściwie 2 albo 3 miesiące. No i myślę, że tam ciężko byłoby mi wygrać jakąś grę. Aczkolwiek na pewno byłoby to niezwykłe doświadczenie. Tam na każdym meczu jest pełna hala. Chińczycy bardzo żywiołowo dopingują, wspierają swoich zawodników. Także granie w Chinach to jest zupełnie inny świat i fajne doświadczenie. I naprawdę to jest coś pozytywnego i takiego wartościowego móc tam zagrać. Także pewnie, dlaczego nie?